szyjemy tutaj maseczki ochronne, bardzo popularne w tej chwili, zmusza nas do tego życie, a my chcemy pomóc społeczności bialskiej, lokalnej, a w szczególności seniorom, więc wykonujemy te maseczki dla nich, które będą rozdawane. Słuchajcie, drogie panie, akcja szczytna, akcja, która no, jednak wymusza na paniach poświęcenie swojego czasu, mimo że w pracy, ale do pracy twórczej. Czy takie uszycie maseczki to jest trudność? Co trzeba mieć, żeby taką maseczkę uszyć nawet w domu? Bądź również co trzeba mieć, żeby być może przyłączyć się do tej akcji? Chęci przede wszystkim trzeba mieć, tak jak tu koleżanka mówi. Maszynę do szycia i kawałek materiału, najlepiej bawełny, gumeczkę. I powstają właśnie takie tutaj maseczki. Najprostszy wzór. Koleżanka przyniosła nam taki wykrój fajniejszej troszkę, którą ma. Jak wygląda szycie maseczki od początku do końca? Bardzo prosto wygląda. Trzeba po prostu wyciąć, szyć i obrócić, przyszyć gumki i maseczka gotowa. Na jakim etapie jesteśmy tutaj z tą maseczką? Maseczkę zszywamy przed wykonaniem zakładek. Także ja robię akurat to, Małgosia robi zakładeczki i oczywiście maseczka gotowa. Wykonanie trwa około 15 minut. Jednej maseczki, tak. Pani Iwona, na jakim jest etapie? Co pani tutaj wykonuje na swoim stanowisku? Ja przygotowuję materiał do wykonania maseczek, czyli trzeba go po prostu pociąć na prostokąty w wymiarach 20x40. Później tak się podzieliłyśmy pracą, że jedna osoba tnie, druga zszywa, trzecia przygotowuje gumki i na samym końcu będą maseczki prasowane, pakowane w woreczki, żeby to było higienicznie i z zachowaniem norm czystości. Kiedy zaczęła się akcja? Od ilu dni panie szyją? Od poniedziałku. Od poniedziałku. Mamy środę, czyli to jest trzeci dzień. Ile maseczek powstało i gdzie trafią? Z tym, że pierwszy dzień to były przygotowania, więc nie wiem, czy powstały. Taki podział pracy, zakupy. Szyjemy tak naprawdę drugi dzień, tak? Czy 2,5 dnia szyjemy. No to tak około, no nie wiem, 200, przeszło 200 w tej chwili i mamy taki plan, żeby do poniedziałku, kiedy będzie pierwsza tura rozdawana, to będzie oczywiście rozdawane, nie sprzedawane, będziemy mieć około, przeszło 400, około może. To, co widzę na stołach, czyli te materiały, gumki, materiały, trafiły tutaj do pani dzięki pomocy instytucji i osób. Kogo moglibyśmy wymienić? Na pewno prezydenta miasta Biała Podlaska oraz prezesa spółki PEC Białej Podlaskiej. Tu widzę cztery panie, ale z tego co się dowiedziałem, to akcja jest zakrojona na szerszą skalę. Tak, bo w sumie osób, które pracują przy tworzeniu maseczek jest więcej. Mamy takie warunki techniczne, że mogą być cztery osoby tylko tutaj. No i jesteśmy i szyjemy, ale też są osoby, które szyją w domu. Jest to właśnie Joanna Tymoszczuk, która wykonuje te maseczki. Umówimy się po prostu, odda nam gotowe, weźmie materiał. I tak jest po prostu więcej osób szyjących.